Gościem poranka wnet jest pan Michał Dworczyk, bez zmian szef kancelarii premiera, chociaż wczoraj rząd podał się do dymisji. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To najpierw ustalmy, kiedy premier Mateusz Morawiecki, kiedy prezydent powierzy ten misję, kolejną misję premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. O to oczywiście należy pytać przedstawiciela pana prezydenta. Natomiast rzeczywiście pan prezydent wczoraj, przyjmując dymisję, dziękując premierowi, dziękując ministrom, powiedział, że ta misja zostanie powierzona premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Natomiast dziś jeszcze zapewne odbędą się rozmowy polityczne, a następnie w ciągu najbliższych kilku dni możemy się spodziewać najpierw desygnowania premiera Morawieckiego do tego, aby utworzył nowy rząd, następnie powołania Rady Ministrów, a następnie będzie miało miejsce expose i głosowanie nad wotum zaufania dla nowego rządu. Czyli expose możemy się spodziewać na początku przyszłego tygodnia. Wszystko na to wskazuje, że początek przyszłego tygodnia jest najbardziej realnym terminem. Powiedział pan, że dziś jeszcze będą rozmowy polityczne. Te rozmowy między kim a kim prowadzone i czego dotyczą? No oczywiście pan prezydent. Pan premier Morawiecki i przedstawiciele kierownictwa tej partii politycznej, która ma większość w Sejmie, czyli Prawa i Sprawiedliwości. Jaki będzie dokładny skład osób biorących udział w tych rozmowach? Ja oczywiście nie wiem, nie jestem przedstawicielem kierownictwa partii, ale wydaje się w sposób naturalny czy oczywisty, że będzie na pewno brał w tych rozmowach udział pan prezes Jarosław Kaczyński. Każdy rząd to jest emanacja większości parlamentarnej, w związku z tym tego rodzaju rozmowy polityczne są czymś naturalnym. Skład rządu został jeszcze nieprzesądzony? Jeszcze jest jakiś wakat? Jeszcze jest jakaś niepewność? Zostali przedstawieni kandydaci na ministrów przez premiera Mateusza Morawieckiego i prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie znamy jeszcze kandydata na ministra sportu, ale tak jak powiedziałem, te wszystkie kandydatury, jak sądzę, będą właśnie omówione z panem prezydentem i to pan prezydent będzie ostatecznie desygnował pana premiera, a potem ślubowanie, które musi odbyć się właśnie w Pałacu Prezydenckim. Czyli mamy tutaj wydarzenia, gdzie kluczową osobą będzie głowa państwa. Ale czy jest tak, że jeszcze koalicjanci muszą coś istotnego ustalić? Mówię koalicjanci, bo Zjednoczona Prawica składa się z trzech partii. Najsilniejsze Prawo i Sprawiedliwość, ale i partia Jarosława Gowina i partia Zbigniewa Ziobro. Wydaje mi się, że tutaj wszystkie ustalenia, te zasadnicze przynajmniej, zostały już dokonane. W tej chwili my je operacjonalizujemy w kancelarii premiera. Wczoraj, dzisiaj odbywają się rozmowy dotyczące szczegółów organizacyjnych, ponieważ będzie kilka zmian takich strukturalnych w rządzie. Niektóre ministerstwa są likwidowane, tak jak Ministerstwo Energii. Kompetencje przechodzą do innych resortów. Powstaje bardzo ważny resort, który będzie administrował mieniem państwa. Można powiedzieć, że to będzie odpowiednik Ministerstwa Skarbu, chociaż o nieco szerszych kompetencjach. O tym na pewno szczegółowo będzie mówił w najbliższych dniach wicepremier Jacek Sasin. Dziennikarze lubią nazywać rozmaite zdarzenia. W tym wypadku, w wypadku powstania tego Ministerstwa Skarbu, mówi się o osłabieniu pozycji premiera Mateusza Morawieckiego, o zmniejszeniu jego wpływów na to, co się dzieje w spółkach Skarbu Państwa, ale też z kolei spółki Skarbu Państwa pełnią bardzo ważną i istotną rolę w ogóle w polityce gospodarczej premiera, bo to dzięki temu można inwestować w rozmaite rzeczy, dzięki temu można myśleć o tym, jak rozwija się Polska. Taka teza nie znajduje uzasadnienia, czy nie pokrywa się z żadnymi faktami. To nie jest absolutnie osłabienie premiera, to nadal premier będzie swoją decyzją przekazywał do zarządu spółki.
I wydaje mi się, że nawet na konferencji w piątek dosyć jasno pan premier podkreślał, że zmiany strukturalne, w tym utworzenie tego ministerstwa, są odpowiedzią na nowe wyzwania, które w tej kadencji, która już się rozpoczęła, stoją przed rządem, przed Polską, między innymi z tym, z czym mamy już do czynienia na świecie, pewnym spowolnieniem gospodarczym. Z polityki i wszyscy politycy odpowiedzialni powinni wyciągać wnioski. My po tej kadencji jednym z wniosków, które wyciągnęliśmy, właśnie był taki, że takie ministerstwo, które usprawni zarządzanie tymi strategicznymi spółkami Skarbu Państwa, powinno powstać, stąd takie decyzje. Ale czy to jest tak, że w tych gabinetach rządowych mówi się o spowolnieniu gospodarczym, mówi się o jakichś zagrożeniach dla polskiej gospodarki w najbliższym czasie? Spowolnienie gospodarcze u naszych sąsiadów w Europie Zachodniej jest faktem. My chcemy być przygotowani jak najlepiej do takiej sytuacji. Polskie dane gospodarcze są wyśmienite i rząd jest zdeterminowany, żeby ta jak najlepsza sytuacja miała miejsce również w tej kadencji, która się w tej chwili rozpoczyna. A dlaczego likwiduje się Ministerstwo Energii? Kompetencje, tu chodzi o efektywność zarządzania, kompetencje z tego ministerstwa zostaną podzielone. Z jednej strony właśnie trafią do tego nowego ministerstwa zarządzającego majątkiem narodowym, z drugiej strony trafią do nowego Ministerstwa Klimatu. No właśnie też powstanie Ministerstwa Klimatu jest taką odpowiedzią na nowe wyzwania, na to, co dla Polaków staje się coraz ważniejsze, co jest bardzo istotne też dla naszych partnerów, czy w Unii Europejskiej oraz dla rządu. Ale czym ma to Ministerstwo Klimatu się zajmować? No, cała polityka klimatyczna, teraz toczą się negocjacje na forum Unii dotyczące różnych zmian i programów, które będą wdrażane w najbliższych latach. Minister Michał Kurtyka do tej pory prowadził część tych działań jako wiceminister, teraz będzie już jako minister konstytucyjny łączył wszystkie linki, bo to dotyczy właśnie kilku obszarów, będzie łączył wszystkie linki i koordynował pracę w tym zakresie. No, czyli rząd jako aksjomat, jako dogmat przyjmuje, że te zmiany klimatu, z którymi mamy do czynienia, są pochodzenia od człowieczego, że to przemysł, że to emisja CO2 jest tym głównym źródłem zmiany klimatu? To jest dogmat rządowy, już nad tym się nie zastanawiamy. Nie, to nie jest kwestia dogmatów, ale kwestia raczej odpowiedzi na szereg wyzwań też związanych z koniecznością dostosowania się do pewnych unijnych norm, ale również walki o czyste powietrze, walki ze smogiem, etc., etc. Polacy też zresztą, bo powiedziałem wcześniej o wymaganiach unijnych, ale Polacy też coraz większą uwagę do tego, na to zwracają. I czym będzie się różnił nowy gabinet premiera Mateusza Morawieckiego? Jakie to są nowe wyzwania, o których pan mówi, które stoją przed premierem i przed panem ministrem? No, z jednej strony już mówiliśmy o potencjalnym spowolnieniu gospodarczym, z którym mamy do czynienia w Europie i Polska musi się przygotować na taką sytuację i ewentualnie mierzyć się z tą sytuacją. Z drugiej strony kwestia klimatu i wyzwań związanych z polityką klimatyczną. Z trzeciej strony kwestia energii, to też jest powiązane w pewien sposób z klimatem, ale tak, trzeba też bardzo mocno podkreślić, że przecież będzie to rząd kontynuacji przede wszystkim. Będziemy kontynuować te reformy, które od 4 lat rząd Prawa i Sprawiedliwości implementuje. Będziemy nadal prowadzić nasze programy solidarnościowe. Będziemy chcieli w końcu bardzo ważny akcent i mocny akcent położyć na politykę prorodzinną, demograficzną. Natomiast o wszystkich szczegółach i dużo szerzej o tym na pewno będzie na początku przyszłego tygodnia w expose mówił pan premier Mateusz Morawiecki. A klimat się zmienia, klimat w Europie się zmienia mocno. Pan premier Mateusz Morawiecki odpowiedział na wywiad prezydenta Francji, pana Macron, który stwierdził, że głowa NATO jest zepsuta i powiedział, że musimy rozglądać się za innymi sojuszami. To będzie miało jakieś dalsze konsekwencje dla tego, co teoretycznie budujemy, czyli wspólnej Europy.
można powiedzieć, że dalsze konsekwencje są dosyć naturalne. Dalszą konsekwencją poprzedniej kadencji, bo w tych kategoriach dużo szerzej trzeba te ostatnie wypowiedzi rozpatrywać, jest wzmacnianie się pozycji międzynarodowej Polski, która wynika nie tylko z polityki prowadzonej przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale cały rząd, a w szczególności przez premiera Mateusza Morawieckiego. Zresztą tutaj proszę zwrócić uwagę, bo to jest kolejna zmiana strukturalna w rozpoczętej kadencji. Pion polityki europejskiej przechodzi właśnie pod bezpośredni nadzór prezesa Rady Ministrów. Mateusz Morawiecki, który odbył w mijającej kadencji dziesiątki spotkań w ramach Unii Europejskiej, bardzo blisko współpracował z Konradem Szymańskim. No teraz jakby ta sytuacja zostaje usankcjonowana również strukturalnie i właśnie sprawy europejskie będą pod bezpośrednim zarządem pana premiera, będą alokowane w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a minister Szymański będzie właśnie ministrem bez teki, który tą problematyką w ścisłej współpracy z premierem będzie się zajmował. A premier, który jest wielkim miłośnikiem nowoczesnego świata, właściwie zdecydował już, że będziemy budować sieć 5G i będą latać nad naszymi głowami drony, które będą przywozić nam paczki, a jednocześnie nie wiadomo, jak to będzie miało i jaka korelacja jest między tym a środowiskiem i zanieczyszczeniem środowiska. Nic nie słyszałem o latających nad naszymi dronami głowach z paczkami. Tutaj pan redaktor pewnie ma jakąś szerszą wiedzę w tej materii. Natomiast rzeczywiście sieć 5G będzie w Polsce budowana. Dzisiaj świat się rozwija w bardzo szybkim tempie. Polska nie może tutaj ustępować naszym sąsiadom w tym rozwoju. Ważne jest to natomiast, żeby te wprowadzane zmiany, te wprowadzane innowacyjne rozwiązania były w sposób bezpieczny dla obywateli wprowadzane i jak najbardziej efektywny nie z punktu widzenia państwa. Nie mogą być w sposób bezpieczny, bo nikt nie przeprowadził badań na temat tego, jakie będą konsekwencje 5G, jakie będą konsekwencje w ogóle skoków w taką przyszłość, ale nie będę pana ministra męczył. Cieszę się tematem bardzo, bo chciałem namawiać 5G. Pana, żeby porozmawiał z ministrem cyfryzacji. Nie będę męczył pana tematem 5G, to jest taki temat, który mam w głowie i tak się zastanawiam nad tym, dokąd zmierzamy jako cywilizacja. To dwa pytania. Po pierwsze, wczoraj w Izraelu było, to też nie jest temat pana ministra, ale jest tak, w Izraelu stan napięcia. Polska reprezentacja ma jechać na mecz do Izraela. Czy to jest tak, że jest jakiś kontakt między trenerem reprezentacji a Ministerstwem Spraw Zagranicznych? Pytania, czy to jest bezpieczne, czy to niebezpieczne, czy ten mecz może się odbyć, czy nie może się odbyć, to nie są tematy, rozumiem, związane z tematem, którymi zajmuje się szef kancelarii premiera. Moje szeroko otwarte oczy, kiedy pan redaktor zadawał pytanie, właśnie są dowodem na to, że to kontakty między reprezentacją a Ministerstwem Spraw Zagranicznych nie są sprawami, którymi na co dzień KPRM się zajmuje, ale mówiąc zupełnie serio, absolutnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych monitoruje sytuację na całym świecie, we wszystkich krajach, nie tylko w Europie, ale i poza nią, i jeżeli gdzieś dla naszych obywateli pojawia się jakieś zagrożenie, niebezpieczeństwo, to oczywiście od razu o tym informuję. W tym przypadku na pewno nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Jakie impresje po pierwszym dniu Sejmu nowej kadencji? Ostrożny optymizm, tak bym nazwał taką refleksję, która na zakończenie pierwszego dnia pierwszej kadencji była i moim udziałem, ale wielu innych parlamentarzystów również. Bałem się, że ten dzień będzie dużo mniej spokojny w Sejmie, a wszystko odbyło się w sposób chyba taki, jak właśnie powinno na początku nowej kadencji się odbyć. Mam nadzieję i zresztą podkreślał to w swoim wystąpieniu prezes Jarosław Kaczyński wczoraj w Sejmie, że ta kadencja będzie kadencją dialogu, merytorycznej dyskusji. Oczywiście ostry spór polityczny jest wpisany w każdą demokrację, w związku z tym na pewno tych sporów będzie bardzo wiele, ale dobrze by było, gdyby właśnie te spory były oparte o dialog, czy wyrażały się w dialogu, nawet czasem
bardzo ostrym, no ale żeby nie przeradzały się w takie puste awantury, czy jakieś eventy parapolityczne, które nie mają nic wspólnego z merytoryczną dyskusją i z merytoryczną pracą. Jaki gest, jakie słowa pan zapamięta z wczorajszego dnia? Ja myślę, że podanie dłoni przez prezydenta Andrzeja Dudę przedstawicielom wszystkich klubów parlamentarnych, wszystkich opcji, które są reprezentowane w parlamencie, było takim bardzo dobrym prognostykiem na rozpoczynającą się kadencję. W czasie której w ciągu pierwszych 7 miesięcy wybierzemy prezydenta Rzeczpospolitej. Kampania wyborcza będzie kampanią na pewno ostrą. Widać było to po gestach marszałka Senatu, który zacytował Tadeusza Mazowieckiego i pokazał symbol solidarności i zwycięstwa, że to jest właśnie ten marsz po władzę. Myśli pan, że jak to wszystko będzie wyglądać? Wie pan, ta kampania polityczna na pewno będzie bardzo twardą kampanią. Mam nadzieję, że nie będzie ona brutalna, ale to też jest nic nadzwyczajnego. Każda kampania wyborcza to jest starcie różnych wizji politycznych, różnych osobowości. Ważne, żeby właśnie skupiać się na debacie takiej merytorycznej, a nie wyłącznie na sztuczkach PR-owskich i jakichś takich pustych atakach na przeciwników politycznych. Można powiedzieć, że ta kampania, która odbędzie się za kilka miesięcy, zakończy intensywny okres kolejnych wyborów, prawda? I potem będą trzy lata bez kampanii, co mam nadzieję zaowocuje tym, że wspólnie również w debacie z opozycją będzie można przeprowadzić szereg reform, które są potrzebne Polsce. To jest znowu będziemy reformować. Ile czasu można reformować? Ale bez tego, by politycy się nie obeszli, bo reforma jest dla polityków jak tlen dla ryb, bo ryby też potrzebują tlenu, żeby żyć, prawda? Zmiany są czymś naturalnym na całym świecie, u nas w kraju również. Prawo i Sprawiedliwość szło do ostatnich wyborów, zresztą jak do każdych wyborów, w których Prawo i Sprawiedliwość bierze czy brało udział, ze swoim programem. My ten program prezentowaliśmy, zapowiadaliśmy wszystkie zmiany, które chcemy wprowadzić, więc chyba nikt nie powinien być zaskoczony, że zmiany i reformy, które zapowiadaliśmy, teraz będziemy wprowadzać. Co pana wyprowadziło z równowagi w ostatnich dwóch tygodniach? Nie przypominam sobie, żeby były jakieś takie momenty, które w jakiś sposób szczególny wyprowadziły mnie z równowagi. Zaśpiewał pan hymn razem z opozycją po tym, jak marszałkiem Senatu został przedstawiciel Platformy Obywatelskiej? Ja byłem w tej grupie, która akurat hymnu w tym momencie nie śpiewała. Wszyscy stanęliśmy w postawie zasadniczej ze względu na szacunek dla hymnu narodowego. A sam gest, jak pan ocenia? Uważam, że to nie jest dobra sytuacja, w której hymn narodowy wykorzystuje się właśnie do takiego eventu politycznego. Tak to można określić chyba najkrócej. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję panu i państwu. Miłego dnia. Minister Michał Dworczyk był gościem Poranka Wnet i może na zakończenie tej rozmowy posłuchamy premiera, fragmentu wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego. To powiedział premier wczoraj w polskim parlamencie.